No siema. No siema. Ostatnio grałem sobie w Chłopcze Simulator. Chłopcze. Głównie przez hype wywołany drugą częścią Ragnarokiem. Stwierdziłem sobie, że tę grę o sympatycznym Kratosie, którą kupiłem w 2018 roku w preorderze, fajnie by było w końcu przejść. Ale moje radosne chwile w przygnębiającym Midgardzie i okolicach musiałem przerwać przez dwie rzeczy. Mobującego mnie Dawida, każącego mi siedzieć w InDesignie i składać nowy numer CD Action oraz przez fakt, że chciałem wam zaserwować moje wrażenia po ograniu Evil Westa, najświeższej produkcji polskiego studia Flying Wild Hog. Hack! Ta natychmiastowa przesiadka pomiędzy grami to było całkiem zabawne doświadczenie, bo i tutaj niczym w God of War, kamera w trakcie zabawy sztywno trzyma się tyłka głównego bohatera, poruszamy się po korytarzowych lokacjach, a i grę Hogów można by było na upartego nazwać action RPG-em. Można by było, ale porównywanie Evil Westa do God of War'a świadczyłoby raczej o bardzo wąskich giereczkowych horyzontach. Evil West garściami czerpie głównie z gier akcji jakoś tak sprzed 10 lat, sprzed dwóch generacji konsol. I szczerze powiedziawszy, jakby wyszedł tak te 10 lat temu, to pewnie narobiłby dość sporego szumu. Teraz, gdyby Michał Pisarski zrobił retro tydzień z Xboxem 360 i dla niepoznaki dorzucił Evil Westa do puli ówczesnych gier akcji, to nikt by się nawet nie skapnął. Gameplayowo Evil West to coś w rodzaju stareńkich Gearsów, tylko bez systemu osłon i z większym naciskiem na walkę w zwarciu, Darksidersów, a przede wszystkim Dark Sector. Pamięta ktoś w ogóle to cudo? Nawet go jako pełniaka na CD Actionową płytę wrzuciliśmy kiedyś. Naprawdę świetna rzecz. Wąskie korytarze, sporo akcji, mini zagadek logicznych, quick time eventów i rzucania trójramiennym sekatorem we wrogów. W produkcji Hogów witają więc nas starzy przyjaciele. Ciasne lokacje, prosta jak budowa cepa konstrukcja poziomów, w których przemy przed siebie aż do kolejnej areny wypełnionej mrowiem wrogów, znajdźki, sekrety, zagadki logiczne nie nadwyrężające za bardzo naszych szarych komórek, satysfakcjonujący system walki i bardzo liniowa rozgrywka. Dużo palców. A tak w ogóle to wierzycie w świętego Mikołaja? Ja wam nie powiem, czy wierzę, ale na pewno jeżeli chcielibyście przygotować sobie prezent na święta dla swoich najbliższych, nie wiem, mamy, taty, siostry, dziadek, kumpel, babcia, kuzyn, matka, córka, to w piątek w Black Friday startujemy z nową promocją, w której to będziecie mogli sobie kupić nowy, najnowszy numer CD Action w preorderze z darmową wysyłką za pomocą paczkomatów InPost. Więc jest to super fajna promocja i będzie trwała tylko w piątek, więc jakby zróbcie to jak najszybciej w piąteczek, będziecie mieli to wszystko z głowy. Wysyłka magazynu będzie 15 grudnia, więc raczej spokojnie sobie złożycie z prezentem pod choinkę. Jakieś, nie wiem, opakowanie ładne zdążycie kupić. Ale to nie jest koniec promocji w naszym sklepie. Sklep cdaction.pl w ogóle polecam. Ponieważ od 26 listopada będziecie mogli kupić CD Action w pakietach na przykład z bluzą. I to jest turbo fajna rzecz, bo tani tego darować nigdy nie dało rady. Możecie zrobić sobie z tą bluzą cokolwiek, nie wiem, na przykład ją ubrać. To jest tańsze niż większość bluz w sklepach odzieżowych. I macie do tego jeszcze magazyn i pewnie jakieś inne bajery, nie wiem, to zobaczymy, co nasz dział promocji wymyśli, ale ufam im bardzo. Dział promocji, nie ma takiego działu, to zabrzmi wszystko wymyśli. Mamy tam 3 osoby w promocji. No. Dział promocji. A to brzmi mądrze, nie? No, tak naprawdę to, nie wiem, wszystko robimy w 3 osoby, tak naprawdę ten magazyn też powstaje. Się. Tak, a Smuggler nie istnieje. Polecam jeszcze raz sklep.cdaction.pl, a teraz wracamy. Rzecz dzieje się na dzikim zachodzie z alternatywnej rzeczywistości. Kunie, pustynne powozy, rewolwery i tak dalej. Westernowy standard. Ale jest to też western doprawiony do granic możliwości, bo do znanego nam obrazu dorzucono krwiożercze chcące zapanować nad rasą ludzką wampiry, steampunk, dieselpunk i cholera wie co jeszcze. Główny bohater to Jesse Rentier, specjalnie wyszkolony do walki z wampirzami, rewolwerowiec agent z Instytutu Rentiera, jednostki, której głównym zadaniem jest obrona świata przed wampirami. Tom obecnie zarządza w ogóle ojciec naszego protagonisty. Rodzinny interesik, te sprawy. W instytucie powstają też cuda techniki pokroju mechanicznej rękawicy, którą główny bohater wykorzystuje do walki z pomiotami. Kurde, trzeba przyznać, że sporo tu postaranka, jeżeli chodzi o stworzenie świata przedstawionego, ale mam z jego prezentacją parę problemów, o czym później. Wracając do rękawicy. Ta wyposażona jest w szereg bajerów, odblokowywanych wraz z postępami w fabule, które pomagają w rozprawianiu się z wrogami. Uderzenie metalową łapą możemy łączyć w kombinacje, wykonywać uppercuty, wysyłające stwory w powietrze, teleportować się do nich, teleportować je do nas, grzmotnąć ziemię, wywołując ogromne obrażenia obszarowe, czy nawet odpalić ulta, który czyni nas na chwilę porażającą maszynką do zabijania. Szczęśliwie bitka w zwarciu jest tutaj głównym daniem, co wyróżnia
stworzenia Evil Westa na tle swoich korytarzowych akcyjniakowych kuzynów sprzed niemal dekady. Walka w zwarciu wyszła tu naprawdę dobrze. Czuć ciężar każdego ciosu, animacja jest płynna i satysfakcjonująca. Tempo i rytm potyczek też są mocno na plus. Trudno tutaj nie wrócić, nawet jeśli powinna nam się noga, do czesania płynnych, spektakularnych kombosów. Tylko licznika tych kombosów tam w rogu ekranu gdzieś trochę brakuje. Choć mamy do dyspozycji broń palną, i to w formie pistoletu, strzelby, karabinu czy kuszy, to jednak ta bardziej pomaga w regularnym oklepie mord oprychom, niż stanowi główną siłę rażenia. Z broni dystansowej dostępnej pod prawym przyciskiem myszki możemy na przykład strzelać w czułe punkty podświetlające się co jakiś czas na wrogach. Dzięki temu możemy o wiele bardziej zbić im pasek zdrowia, a nawet jeśli wybraliśmy odpowiedni perk, wygenerować sobie w ten sposób apteczkę. No właśnie, perki. Z tymi to jest trochę śmieszna sprawa, to znaczy nie zrozumcie mnie źle. System odblokowywania tychże przygotowany jest bardzo dobrze. Jest ich tu nawet całkiem sporo, są nawet całkiem przydatne. Mamy tutaj stopniowe ulepszanie wybranych skilli, wraz z postępami w rozgrywce uzyskujemy dostęp do coraz większej puli zdolności, a i w hubie odwiedzanym pomiędzy misjami możemy sobie zresetować drzewko, ale no, dorzucono nam tutaj poziomy doświadczenia, jak w typowym RPG-u akcji. Znaczy, uściślając, standardowo jak w każdej grze, zabijając przeciwników nabijamy pasek expa, a za każdy uzyskany poziom dostajemy jeden punkt do wydania w drzewku perków. Tyle, że w przypadku Evil Westa to zupełnie bez sensu, bo w grze nie ma miejsc, w których możemy coś tam sobie dofarmić. Nie wiem, pozabijać kilka potwar w jakiejś bonusowej lokacji, czym przyspieszalibyśmy rozwój bohatera. Za każdym razem mamy do wyczyszczenia tę samą liczbę wrogów. Równie dobrze gra mogłaby udostępniać punkty rozwoju w konkretnych momentach zabawy i wyszłoby na to samo. Ale ogólnie jest spoko. Drzewko perków nie jest szczególnie rozbudowane. W początkowej fazie zabawy możemy zdecydować, czy inwestujemy w dodatkowe pasywne zdolności, czy może interesują nas ulepszenia konkretnych umiejętności. Do tego po drodze zbieramy jeszcze dolce, za które możemy ulepszać nasze uzbrojenie, ale mniej więcej od połowy gry przestaje mieć to znaczenie, bo jesteśmy zasypani taką liczbą nowych ruchów i broni, że... No właśnie. W Evil West pokuszono się o umożliwienie graczowi korzystania praktycznie ze wszystkich zdobytych broni i umiejętności w dowolnym momencie, bez żmudnego podpinania skilli w dodatkowym menu. Oznacza to, że wszystkie klawisze wokół układu WSAD są przypisane do jakiejś umiejętności lub broni. Są nawet kombinacje, gdzie musimy wcisnąć tylko umiarkowanie wygodne Q plus S lub Q plus W, by wykonać jakąś czynność. A gdy dużo się dzieje, po prostu łatwo jest odpalić nie tego skilla, co trzeba. Tym sposobem na przykład często nie udawało mi się odpalić ulta, bo marnowałem potrzebną do jego odpalenia energię na przykład atak obszarowy. W związku z czym najlepiej używać kilku umiejętności na krzyż. Gra nas za to w żaden sposób nie karze, a i często w mniej efektowny sposób można bardzo łatwo położyć większe poczwary. Jednego z początkowych minibossów udało się ubić samym pistoletem, który jest, póki się go oczywiście nie ulepszy na maksa, niezmiernie słaby, więc dla chcącego nic trudnego. A, po sobie. Tych muszę totalnie pochwalić, bo zaprojektowani są ciekawie, z jajem, wymagają też trochę pomyślunku, a czasem małpiej zręczności. Rozgryzanie tego, jak ich pokonać, to czysta przyjemność. Do czynienia mamy z różnymi typami bossów i minibossów. W przypadku tych drugich doświadczamy też małego recyklingu, w sensie pojawiają się w dalszej fazie gry w takiej czy innej formie po raz kolejny. Ale że walki same w sobie są całkiem przyjemne i dynamiczne, to nie boli to jakoś szczególnie. Raz bijemy powolnych osiłków, raz zwinne latające poczwary, a innym razem pojedynkujemy się z przerośniętym pasożytem. Nie pytajcie, po prostu zaufajcie. Świetna walka. Generalnie konstrukcja poziomu wygląda, jak mówiłem, prosto, jak budowa cepa. Cinematic, idziesz do przodu, szukasz znajdzie dających ci kasy albo wpis do zakładki wiedza, przeskakujesz na arenę, pozbywasz się wrogów, wyskakujesz z areny, przeszukujesz kolejne ciasne, pełne niewidzialnych ścian korytarze, potykasz się o jakąś niewykręcającą zwoju w mózgu zagadkę, znowu arena i tak kurwa do zajebania! Wypisz, wymaluj, witamy w grach z 2010 roku. Na szczęście podlano to współczesnym sosem, bo lokacje są całkiem ładne i czytelne, trudno jest się w nich zgubić, a interfejs daje radę. Sterówka też. Muzyka za to, no, jest. Spodziewałem się czegoś ciekawszego, z jajem, jak w West of Deadzie, ale no nie można mieć wszystkiego. A, ograłem też koopa. Jest absolutnie prześmieszny. Gra przez swoją zwartą, przemyślaną głównie pod kątem jednego gracza kampanię, nie pozwala drugiemu ziomkowi wcielić się w jakiegoś kolegę Jessiego, tylko daje mu posterować wierną jego kopią. Mamy więc dwóch tych samych chłopków na ekranie. A gracz, który na przykład dotarł do punktu kontrolnego jako ten drugi... Nawet jak gdzieś pierwszy byłem, czułem się jak drugi, kurwa. Musi grzecznie poczekać, aż ten pierwszy skończy swoją animację. Często lekko zabagowaną. Zabagowaną jak sama walka, która trochę nie ogarnia kuwety, jeżeli zaczniemy za bardzo żonglować skillami. Ale cóż, koop to tylko opcja. Trochę wygląda jak doklejone na siłę, ale no, działa. Na pewno gdy gramy we dwoje, zabawa staje się o wiele łatwiejsza i poziom trudności warto sobie zwiększyć o jedno oczko. Za to sama fabuła i świat przedstawiony są całkiem okej, ale dialogi pisane były trochę na kolanie, a odzywki bohaterów są co najmniej cringe'owe i przez to cholernie męczące. Niektórzy, jak główny bohater, nadmiernie uciekają testosteronem,
a inni, no właśnie, dla kontrastu ich gadki poziomem ekspresji przypominają trochę odzywki tego pana. Ale hej, w grze występuje Yasu w wersji z warkoczem, a także nasza redaktorka Asia. Zawsze coś. W każdym razie, ten ciekawy świat z tym całym instytutem, rentirami i wampirami podano w sposób, który każe zadać sobie odwieczne pytanie o rozum i godność człowieka. A, no i polska wersja to żart. W sensie, dialogi napisano z jajem, ale pełno tu błędów, literówek, nieodmienionych wyrazów. Nieistniejących w języku polskim słów. Serio, czym jest przechadzalna ścieżka lub głupich kart językowych? Gdyby poprosić autorów polskiej lokalizacji o przełożenie na nasze angielskiego collaboration, czyli współpracy, to pewnie użyliby słowa kolaboracja. Dla kogo jest Evil West? Przede wszystkim dla tych tęskniących za siódmą generacją konsol i grami akcji sprzed dekady. Najnowsza gra Hogów jest niczym Gears of War odpalone w 2022 roku, z tym, że te Gearsy dalej okazują się tak samo doskonałe, jakimi je zapamiętaliśmy 16 lat temu. Evil West porusza dziwne struny gamingowej nostalgii, która przecież idealizuje gry z przeszłości. Ma się wrażenie, że już się w to grało 100 razy, ale nigdy w tak dobrym wydaniu. Flying Wild Hog po rozczarowującym i chyba niekochanym przez nich samych Space Punks oraz po prostu sympatycznych Shadow Warrior 3 oraz Trek Toyomi rzuciło nam w pyszczki zupełnie nową marką, która jednak no, jest w tym 2022 roku takim wzorowym średniakiem. Wzorową grą 7 na 10. Widać tu ogromny potencjał, ale zabrakło rozmachu. W jakiś sposób mam wrażenie, że twórcy mieli środki i moce przerobowe, by uczynić z Evil Westa coś więcej. Ambitny system walki, dokooptować do nieco ciekawszej formy narracji, półotwartego świata i sensowniej przemyślanego systemu rozwoju. Z jakichś powodów tego nie zrobili, ale jestem pewien, że gra znajdzie swoich fanów. U nas w redakcji kilka osób wprost mówi, że bawi się w Evil Westie bardzo dobrze i z łezką oku wspomina, jakie to gry tworzono 10 lat temu, jakie to one dobre nie były. Bo gra Hogów to właśnie taka fajna, sympatyczna wycieczka w przeszłość, zarówno pod kątem narracji, stylistyki, rozgrywki i jej złożoności. Można się dobrze bawić i jednocześnie narzekać na skostniałe pomysły. Fajne, urocze połączenie. Evil West jest po prostu spoko. Tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, smacznego, jeśli właśnie coś jecie. Pa, pa! Dawid, gdzie moja wypłata?